Agata pracuje po szkole w dwóch miejscach: w sklepie spożywczym swoich rodziców i jako opiekunka do dzieci. W sklepie zarabia 12 zł na godzinę, to pewnie będzie ważne, a jako opiekunka 9,5 zł na godzinę. W ubiegłym tygodniu spędziła w pracy 19 godzin i zarobiła w sklepie o 56 zł więcej niż jako opiekunka. Ile czasu spędziła w sklepie, a ile poświęciła opiece nad dziećmi? Dobrze, możemy przyjąć jakieś oznaczenia, czyli T z indeksem S, niech oznacza czas pracy w sklepie. No i oczywiście w godzinach. I podobnie T z indeksem O niech oznacza czas pracy jako opiekunka. No i też w godzinach. I co wiemy? Wiemy, że razem przepracowała 19 godzin, czyli związek między TS i TO jest następujący. TS plus TO w sumie daje 19. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że w sklepie zarobiła o 56 zł więcej niż jako opiekunka. Zastanówmy się, czy potrafimy napisać formułę, wzór na zarobek w sklepie, używając TS i jeszcze jakiejś kolejnej danej. No oczywiście zarobek w sklepie jest równy czas pracy w sklepie razy stawka za godzinę. Skoro za godzinę dostaje 12 zł, a przepracowała TS godzin, to razem otrzymała 12 razy TS. Podobnie zarobek jako opiekunka to podobnie będzie czas pracy jako opiekunka razy stawka za godzinę, czyli TO razy 9,5. I teraz wiemy, jak do siebie mają się te wielkości. Wiemy, że w sklepie zarobiła o 56 zł więcej niż jako opiekunka. Czyli otrzymujemy następujące równanie. Zarobek w sklepie, czyli 12 TS, równa się zarobek jako opiekunka, czyli 9,5 TO plus 56. I to jest układ równań, który pozwoli nam po rozwiązaniu odpowiedzieć na pytanie z naszego zadania. No najwygodniej chyba będzie rozwiązywać ten układ metodą podstawienia. Z pierwszego równania wyliczymy sobie TS, czyli pierwsze równanie jest TS plus TO równa się 19. Odejmujemy TO. I otrzymujemy, że TS równa się 19 minus TO. Czyli TS jest 19 minus TO i teraz wstawiamy to w miejsce TS do równania drugiego. Czyli mamy równanie drugie następujące to teraz. 12 razy 19 minus TO równa się 9,5 TO plus 56. Czyli tak, 12 razy 19... 12 razy 19 może najprościej policzyć w następujący sposób. To jest 12 razy 20 minus 1, czyli to jest 12 razy 20, czyli 240 minus 12, czyli 228. Czyli tutaj mamy 228 minus 12 TO równa się 9,5 TO plus 56.
Teraz dodajemy 12 TO. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 228, a po prawej 9,5 plus 12 to jest 21,5 TO plus 56. No i jeszcze odejmujemy 56. Otrzymujemy 228 minus 56 to jest 2, 12 minus 5 to jest 7 i 1, 172 równa się 21,5 TO. Dzielimy obie strony przez 21,5. I otrzymujemy, że TO równa się 172 podzielić przez 21,5. To jest to samo co 1720 podzielić przez 215. Możemy to skrócić przez 5. 215 przez 5 to jest 43. 1720 przez 5 to jest 1500 przez 5 to jest 300 i 220 przez 5 to jest 44, czyli tu jest 344. Czyli to jest 344 43. No i to jest 8. Sprawdź, może tutaj 340, przepraszam. Pomnóżmy 8 razy. 8 razy 43. 43 razy 8. 8 razy 3 to jest 24, czyli 4, 2, 8 razy 4, 32 i 2, 344. A więc się zgadza, czyli T0 jest 8, to jest czas pracy jako opiekunka. No i mając T0, prawda, to równanie mówi nam, że TS to jest 19 minus 8, czyli TS jest równy 11. A więc w sklepie swoich rodziców Agata przepracowała 11 godzin, a jako opiekunka przepracowała w ubiegłym tygodniu 8 godzin. I na zakończenie chciałbym Wam zaproponować coś w rodzaju pracy domowej, a mianowicie następujące zadanie. Agata pojechała na wycieczkę rowerową. Najpierw poruszała się drogą asfaltową z prędkością 12 km na godzinę, a następnie drogą leśną z prędkością 9,5 km na godzinę. Łącznie spędziła na rowerze 19 godzin i po asfalcie przejechała o 56 km więcej niż po lesie. Ile czasu jechała drogą asfaltową, a ile leśną?